I've been watching you from a distance as I turn out all the lights. All I want from you is to listen and remember the good times. If you think of all that we leave out, is that weird you're feeling good? I know nothing ever turned out as you wanted to. But every time I feel it, every time I breathe, every time I close my eyes, it's coming right back. Zaczynam od piwa. Piwo przyszło z Czechin. Pinkau. Okej, więc jestem w Hongkongu, w Nowotelu przy lotnisku. I z okazji urodzin jutrzejszych dali mi pokój, tak jak chciałam, na najwyższym piętrze z ładnym widokiem i poczęstowali mnie drinkiem od razu. Znaczy sobie wybrałam zimne piwo, tu jest strasznie gorąco jak w piekle. No i zobaczymy, jak to tutaj wygląda. 11 lat temu byłam w tym hotelu. Już mówiłam chyba na jakimś vlogu o tym, że kupiłam buty. Tutaj jest shopping mall, znaczy galeria handlowa zaraz podłączona. Okej. Okay. 23. Okej. Okay. Jaki tu jest widok. Och, jaki to ładny basen mają. Tam wprost. Ups, to piwo mi przeszkadza trochę. Okej. Okay. Jaki ładny basen tu mają w tym apartamentowcu. Tutaj zaraz obok hotelu idzie kolejka linowa, którą można dojechać do klasztoru i do Big Buddy, ale nie pojadę dzisiaj, bo jadę do miasta, mam za mało czasu. No, zobaczcie, jestem Miss Michalczewski. I taki mam widok. Są różne pokoje. Pamiętam, jak byłam ostatnim razem, to był taki pokój, gdzie kiedy siedziałam w wannie, to mogłam widzieć, a takie było przeszklone, przeszklona łazienka i można było widzieć pokój i też światła miasta. A tutaj tak wygląda i deszcz się rozpadało. Kurczę. Tam jakie małe domki mają. Proszę, jakie domeczki, segmenty. Ups, ale ja trzęsę. Po 15 godzinach lotu to nie ma co się dziwić, że trzęsę. Hotel jest przy lotnisku, to jest jedyny hotel, który jest blisko lotniska. Novotel. I po 15 godzinach lotu, chociaż nie leciało się źle, dlatego że leciałam w tym premium economy, czyli w klasie premium, jak wy to mówicie. A więc było ok, tam był taki podnóżek wygodny, siedzenie wygodne, było ok. Jedzenie było takie sobie, lot ma lepsze, Air Canada może się schować do lotu. W każdym razie przyleciałam, zrobiłam check-in, jest około godziny 3, a wczoraj wyleciałam z Toronto o 10 rano, a naszego czasu 12 godzin różnicy, zdaje się teraz jest 12 albo 11. Coś takiego. No i trzecia po południu następnego dnia tutaj. I zaraz będę zabierać się
do miasta, mimo że bardzo mi się chce spać, no ale nie będę czasu marnować, skoro tylko jestem tutaj jedną noc do jutra rana, bo jutro rano wyruszam do Wietnamu. O. Zrobię room tour. Okej, nie chcę się fokusować. Fokusuj się, okej. A, taki starszy ten hotel jest. Widać, że już dawno nie był odnawiany. W porządku na jedną noc. Pokój bardzo wysoki, jestem na ostatnim piętrze. A tutaj mamy, jak to krzesło jest dosyć wygodne wygląda, a tutaj mamy łazienkę i sprytnie lustro zostało umieszczone, także wygląda ten pokój na większy niż jest. A łazienka jest taka w miarę nowoczesna. Ale żadnego szału tutaj nie ma. Dobrze, że jest ten make-up mirror, bo zapomniałam zabrać mój z domu. Mam taki podręczny, ale zapomniałam. Został na działce. No i co? Prysznic. Toaleta. I żadnych cudów nie ma. I ja cała rozczochrana po tym długim locie. I tu mamy te różne amenities. Oj, najchętniej bym poszła spać. Strasznie dużo tego nadawali tu. Jest woda, ok, good. Tutaj mamy safe, oczywiście. Dobrze, że jest żelazko. I mamy szlafroczki też. Nie wiem, gdzie jest barek. Coffee machine, that's it. Ooh, everything fogged out because it's so hot. Look at this, it's like a sauna and I came from AC to wait.